Witajcie! Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jakie tajemnice skrywa czas? Ten film pozwoli Wam odkryć jego magiczną istotę i odczarować jego niezwykłe moce. Przygotujcie się na niezapomnianą podróż przez przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Czas na film, który otworzy przed Wami drzwi do nieznanego. Już na wstępie zachęcamy do subskrybowania naszego kanału, bardzo prosimy o komentarze pod filmem i polubienia, to bardzo pomaga. Gotowi? Nie przedłużając, czas zacząć. Dzień nie trwa pełnych 24 godzin. Ziemia obraca się raz na 23 godziny, 56 minut i 4,2 sekundy. Teoria względności Einsteina mówi, im bliżej jesteśmy Ziemi, tym czas płynie wolniej. Rok na szczycie Mount Everest leci 15 mikrosekund szybciej niż na poziomie morza. Rok przestępny ma 366, a kolejne 365 dni. Dlaczego? A dlatego, że Ziemia potrzebuje trochę więcej niż 365 dni, aby okrążyć Słońce. Więc dodajemy dodatkowy dzień w lutym co 4 lata, aby to wszystko wyregulować. Ten sam okres czasu może przelecieć błyskawicznie podczas robienia czegoś interesującego i może trwać wiecznie podczas czekania lub nudy. Kiedy jesteśmy znudzeni, za dużo myślimy. To sprawia, że przetwarzamy więcej informacji, a to spowalnia naszą percepcję czasu. W przeciwieństwie do tego, kiedy jesteśmy w pełni skoncentrowani na czymś innym niż my sami. Czas wydaje się płynąć szybko. Przeciętny człowiek spędza 25 lat na spaniu. Obrót Ziemi nie jest całkowicie niezawodny. Tarcie pływowe od Słońca i Księżyca spowalnia naszą planetę i zwiększa długość dnia o 3 milisekundy na wiek. Oznacza to, że w czasach dinozaurów dzień trwał zaledwie 23 godziny. Zegar atomowy strontu jest najdokładniejszym zegarem, jaki kiedykolwiek zbudowano. Ma być dokładny co do sekundy w ciągu najbliższych 15 miliardów lat. Czas rozciąga się, gdy jesteśmy w niebezpieczeństwie lub gdy się boimy. Kiedy boimy się, nasz mózg rejestruje ogromną ilość informacji naraz. Odbiera on wszystko, co może wykorzystać do przeżycia. To sprawia, że wierzymy, że ten stresujący okres czasu był w rzeczywistości znacznie dłuższy niż był w rzeczywistości. Jest 31 536 000 sekund w roku. Najdłuższe możliwe zaćmienie Słońca może trwać 7 minut i 31 sekund. Koty spędzają 66% swojego życia śpiąc. 10 lat jest znane jako dekada, 100 lat jako wiek, a 1000 lat to tysiąclecie. Przeciętny człowiek zasypia w 7 minut. Kiribati najwcześniej na świecie wita nowy rok. Czas jest jak pieniądze, a pieniądze są jak czas. Zawsze ich brakuje. Im więcej mamy czasu na wykonanie jakiejś pracy, tym więcej czasu nam ona zabiera. Wszystkie zegary w filmie Pulp Fiction są ustawione na 4:20. Udało się zmierzyć najkrótszy jak dotąd odstęp czasu. Jest nim 100 attosekund, czyli trylionowych części sekundy. Świat podzielony jest na strefy czasowe, które granice przebiegają co 15 stopni długości geograficznej. Istnieją 24 strefy czasowe. Wskazówki zegara przesuwają się w prawo, bo właśnie w tym kierunku porusza się cień zegara słonecznego. Jedynie w krajach anglosaskich używa się rozróżnienia AM z łacińskiego antemeridiem przed południem i PM postmeridiem po południu. Pozostałe kraje nie chciały utrudniać sobie życia. Według średniowiecznych praw moment równał się 1,5 minuty. Zmiana czasu na letni po raz pierwszy nastąpiła podczas I wojny światowej w 1916 roku, kiedy Cesarstwo Austro-Węgierskie zdecydowało się przesunąć wskazówkę do przodu. Wówczas chodziło tylko o skrócenie czasu trwania walk i oszczędzanie podczas wojny. W Polsce zmieniamy czas dopiero od 1977 roku. Wskazówka godzinowa wykonuje w ciągu doby 2 obroty, podczas gdy minutowa 24 obroty, zatem mija ją 22 razy. Patrząc inaczej, podczas każdej godziny wskazówki mijają się raz, oprócz godzin 11 i 12, i 23 i 24, kiedy minutowa dogania godzinną w momencie, gdy godzina się kończy. Planeta Wenus potrzebuje 225 ziemskich dni na okrążenie swojej orbity.
Rok Wenus trwa naszych 225 dni, natomiast obrót wokół własnej osi Wenus wykonuje w przeciągu 243 dni ziemskich. Wenusjański dzień jest dłuższy od wenusjańskiego roku. Chiny to państwo, na terytorium którego znajduje się aż 5 stref czasowych. Według decyzji podjętej w 1949 roku przez Mao Tse-tunga, cały kraj żyje według jednego oficjalnego czasu pekińskiego. To powoduje, że w niektórych rejonach Chin słońce zachodzi po północy. Kolejną ciekawostką związaną ze strefami czasowymi w Chinach jest fakt, że osoba przekraczająca granicę chińsko-pekińską musi przesunąć wskazówki zegara aż o 3,5 godziny. Tego, czym jest czas, jak się go liczy, co to znaczy, że upływa, trzeba się nauczyć. Podobnie jak liczenia i pisania. Małe dziecko nie ma poczucia czasu, dla niego istnieje tylko to, co widać i tylko to, czego można dotknąć. Dlatego mówi się, szczęśliwi i dzieci czasu nie mierzą. Arizona to jedyny kontynentalny stan USA, który zdecydował się nie przestrzegać czasu letniego. Od 1968 roku funkcjonuje na UTC-7 przez cały rok. Powodem tego jest lokalny klimat. Przesunięcie zegarów do przodu latem sprawiałoby, że wieczory w gorącej Arizonie byłyby jeszcze cieplejsze i bardziej uciążliwe. To całkiem rozsądne. Droga do określonego miejsca po raz pierwszy jest znacznie dłuższa niż droga powrotna. Powodem jest to, że kiedy nasz mózg otrzymuje wiele nowych informacji, potrzebuje czasu, aby je zreorganizować i przedstawić nam w zrozumiały sposób. Im dłużej to trwa, tym dłuższy jest ten okres czasu. Kiedy informacja jest już znana, proces ten zachodzi znacznie szybciej. Serce kolibra bije ponad 1000 razy na minutę. Koala śpi około 18 godzin na dobę. Światło, które widzimy, jest przeszłością. Kiedy widzimy słońce za oknem, światło ma już 8 minut i 20 sekund. Światło z drugiej najbliższej gwiazdy Ziemi, Proxima Centauri, ma 4 lata. Einstein pokazał, że grawitacja sprawi, że czas płynie wolniej. W ten sposób pasażerowie samolotu lecący tam, gdzie siła przyciągania Ziemi jest słabsza, starzeją się o kilkanaście nanosekund w każdym locie. Błyskawica uderza w Ziemię 6000 razy na minutę. Kryształ cyrkon jest najstarszym znanym obiektem na Ziemi i ma 4,4 miliardów lat. Został znaleziony w Jack Hills w zachodniej Australii i jest tylko 160 milionów lat młodszy od Ziemi. Część firm w Szwecji oferuje 6-godzinne dni pracy, co ma na celu zachęcanie ludzi do większej ilości pracy w krótszym czasie. Zegar słoneczny jest narzędziem, które wykorzystuje pozycję Słońca do pomiaru czasu, zwykle z wykorzystaniem cienia rzuconego na zaznaczoną powierzchnię. Zegary słoneczne to jedne z najstarszych przyrządów służących do robienia pomiarów. Używano ich od starożytności niezależnie od szerokości geograficznej. Za najstarszy odkryty egzemplarz uważa się pochodzący z XIII wieku przed naszą erą wapienną tabliczkę znalezioną podczas prac archeologicznych w Egipcie. Nasze Słońce ma około 5 miliardów lat. Szacuje się, że Ziemia ma 4,5 miliarda lat. Nie zawsze mieliśmy obsesję na punkcie czasu. Dopiero nadejście rewolucji przemysłowej spowodowało, że zegary stały się istotne, ponieważ fabryki musiały skoordynować pracę tysięcy ludzi i zatrudnić ich do pracy w synchronizacji. Naukowcy i filozofowie od wielu lat nie zgadzają się co do naszego rozumienia czasu. Niektórzy twierdzą, że jest on prawdziwą częścią wszechświata, podczas gdy inni twierdzą, że jest on po prostu sposobem myślenia ludzi, porównywania zdarzeń i układania ich w sekwencje. Kometa Haleya mija Ziemię co 76 lat. Wróci do nas znowu w 2062 roku. Korea Północna używa kalendarza Juche, który oparty jest na kalendarzu gregoriańskim. Lata w nim liczą się od roku urodzenia Kim Il-sena, 15 kwietnia 1912 roku. Data w kalendarzu Juche podawana jest w drugiej kolejności za datą w standardzie międzynarodowym. Na przykład 25 lipca 2017 roku zapisywane jest jako 25 lipca 2017 roku Juche 106. W 1510 roku Peter Henlein, niemiecki ślusarz, stworzył pierwszy przenośny zegarek. Urządzenie znalazło wielu miłośników w Genewie, gdzie 100 lat później działało już 700 zegarmistrzów. Do dziś Szwajcaria słynie z produkowania najlepszych mechanizmów do zegarków. Firma Patek Philippe, uznawana za najbardziej luksusową markę tworzącą zegarki, została założona w 1839 roku w Genewie.
Jej założycielami byli Antoni Pata, który musiał uciekać z kraju po udziale w powstaniu listopadowym, oraz zegarmistrz Franciszek Czapek. W 1844 roku dołączył do nich Adrien Philippe, francuski inżynier. Niektóre z zegarków Patek Philippe sprzedawane są za dziesiątki milionów dolarów. Nepal i Indie leżą w tej samej strefie czasowej, a mimo to należy przestawiać zegarki o 15 minut, jeśli podróżuje się z jednego kraju do drugiego. Wynika to z wzajemnej niechęci obu krajów, którą Nepal chciał podkreślić nawet zmianą czasu. Najlepszym sposobem, by zrozumieć, jak względne jest pojęcie czasu, jest przyjrzenie się sytuacji mającej miejsce na 180 południku na Oceanie Spokojnym. Znajduje się tam granica zmiany daty. Jeśli przekroczymy ją z zachodu na wschód, to znajdziemy się w przeszłości, a dokładniej we wczorajszym dniu. Jeśli ze wschodu na zachód, skoczymy w przyszłość. Do początku XX wieku w rosyjskim Nowosybirsku obowiązywały dwie strefy czasowe. Na lewej stronie brzegu rzeki Obi była piąta strefa, a po prawej szósta. Filipińczycy charakteryzują się wyjątkową niepunktualnością. Spóźnienia się w ich mentalności to coś absolutnie normalnego. Aby nauczyć ich przychodzić do pracy o czasie, w 1998 roku z inicjatywy ówczesnego prezydenta Fidela Valdeza Ramosa zorganizowano niedzielne punktualności. Na uroczystą ceremonię otwarcia tygodnia polityk spóźnił się o godzinę. Okazuje się, że czasem minuta ma o 1 sekundę więcej. Dzieje się to w niektóre lata 30 czerwca lub 31 grudnia, kiedy to Międzynarodowa Służba Ruchu Obrotowego Ziemi dodaje sekundę przestępną, by zsynchronizować czas uniwersalny z czasem słonecznym. Ostatnie takie dodanie nastąpiło 30 czerwca 2015 roku. Mamy nadzieję, że oglądając ten film czas leciał szybko, czyli był przyjemny i interesujący. Czas kończyć, ale w niedługim czasie, mamy nadzieję, zobaczymy się ponownie. Nie zabierając czasu, szybciutko zachęcamy do subskrypcji, polubienia i komentowania. To bardzo pomaga. Szybko prosimy także o wiadomości, nawet bardzo krótkie, bo czas cenny, z wiadomościami, o czym chcielibyście następny film. Pozdrawiamy szybciutko, ale ciepło. Trzymajcie się. Cześć.